W dzisiejszym programie m.in. Andrzej Gut-Mostowy i Olga Semeniuk w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Komisja Europejska zatwierdziła wsparcie dla dużych firm w ramach tarczy 2.0 PFR. Apel o wytyczne dla gastronomii na jesień. Czy hotele mogą liczyć jesienią na gości pracujących? Analiza cen noclegów w warszawskich hotelach. Informacje ze świata turystyki. Jak reagować na opinie gości? Jak skutecznie zarządzać pracownikami gastronomii? Najnowsze informacje na temat inwestycji. 19 sierpnia, Rafał Krzycki, dzień dobry. Na wstępie oczywiście przypomnę, że jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia o naszych nowych programach, wciśnijcie przycisk subskrypcji na naszym kanale YouTube. Poza serwisem informacyjnym znajdzie się tam podcasty, wywiady oraz wiele materiałów edukacyjnych, a więcej materiałów na temat omawianych tu informacji znajdziecie oczywiście na portalu Horeca Business Club. Zaczynamy. Premier Mateusz Morawiecki powołał właśnie Andrzeja Gut-Mostowego na stanowisko sekretarza stanu, a Olgę Semeniuk na podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Po dymisji Jarosława Gowina Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii opuściły także kluczowe osoby odpowiedzialne za turystykę. Przy okazji tych zmian z ministerstwa wyłączono dział pracy, który został włączony do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jak informuje Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Komisja Europejska zatwierdziła zasady wsparcia dla dużych firm w ramach tarczy 2.0 PFR. W ramach tego działania zostały zabezpieczone środki o wartości 25 miliardów złotych, które mają trafić do dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branż. Oczywiście chodzi o sektory dotknięte pandemią i one będą mogły ubiegać się o środki. Nabór będzie odbywać się za pomocą systemów bankowych, czyli w taki sam sposób, jak odbywało się to w przypadku składania wniosków przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedstawiciele Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej apelują do rządu o stworzenie wytycznych dla restauratorów prowadzących wszelkiego rodzaju lokale gastronomiczne, które będą obowiązywały od 1 września 2021 roku w związku z trwającą od półtora roku epidemią COVID-19. IGGP zwróciło się z petycją o aktywną pomoc gastronomii w przygotowaniu lokalnych przepisów gastronomicznych do zbliżającej się czwartej fali epidemii zapowiadanej w mediach przez przedstawicieli rządu. Wytyczne dla restauratorów powinny być przygotowane jako zbiór zaleceń i rekomendacji o charakterze ogólnym i szczegółowym, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja pracy w lokalach gastronomicznych. A teraz zapraszam na materiał o inwestycjach, który przygotowała Marlena Kosiura. Dojrzałość rynku nieruchomości w konkretnych krajach widać m.in. po tym, jak przenikają się poszczególne segmenty rynku. Powstające w ramach jednego budynku funkcje hotelowe i mieszkaniowe, czy biura łączone z hotelami, to nic nowego. Takie budynki na świecie powstają od kilkudziesięciu lat. Pierwsze tego rodzaju inwestycje w Stanach Zjednoczonych powstawały już w latach 30. ubiegłego wieku. Nigdy do tej pory jednak poszczególne segmenty rynku nie konkurowały ze sobą wewnątrz w ramach jednego segmentu, a tak właśnie może zdarzyć się z hotelami. Bowiem hotele miejskie będą mieć teraz zupełnie inne cele strategiczne niż te zlokalizowane w miejscowościach turystycznych. Miejskim obiektom zależeć będzie przede wszystkim na powrocie do biur pracowników, bo to z gości hotelowych i z dobrego funkcjonowania rynku biurowego w dużej mierze żyją. Hotele zlokalizowane w kurortach raczej skłaniać się będą ku temu, by pracownicy nadal mogli pracować zdalnie, bo wówczas mogą pracować i odpoczywać jednocześnie, będąc w miejscowości wypoczynkowej. Jesień oznacza nowe otwarcie nie tylko w szkołach, ale i w biurowcach. 88% firm deklaruje, że ich pracownicy mogą spodziewać się powrotu do pracy biurowej. Tylko 1% ma szansę na całkowicie zdalną pracę. Pracodawcy w Polsce planują powrót w skali dużo większej niż ma to miejsce w innych krajach. W Niemczech do biur ma wrócić jedynie 60% osób. Mniej chętnych do zapełniania biurowców są też firmy w Skandynawii. Tymczasem na nowe rozdanie szykują się też obiekty noclegowe w kurortach. Dla nich trend workation to atrakcyjny pomysł na zapełnienie obiektu po sezonie. Pracowakacje oferuje swoim gościom m.in. Lake Hill. Z kolei ośrodki Holiday Park po raz pierwszy w całej swojej historii działać będą w tym roku także poza sezonem. I to w aż 6 lokalizacjach. Dla obiektów noclegowych w tych miejscowościach, w których działają domki Holiday, to spory cios. Ośrodki są duże, mają setki miejsc noclegowych. O turystów trzeba było z nimi konkurować dotychczas jedynie w wakacje. Teraz problem wydłuża się także na okres najtrudniejszy, czyli jesień i początek wiosny. Oliwy do ognia w całej sytuacji dolewa również fakt,
że ewentualne ograniczenia w działaniu nie dotkną tak mocno apartamentów w kurortach. Już zeszłoroczny lockdown pokazał, że samodzielne apartamenty z aneksami kuchennymi mogą działać nawet w czasie zamknięcia, wynajmowane są bowiem nie na doby, a na dłuższe okresy, od tygodnia do nawet miesiąca. Dla Horeca TV Marlena Kosiura. Z początkiem roku Międzynarodowe Targi Poznańskie poinformowały, że wynajęły historyczny budynek w parku Sołackim, gdzie otworzy restaurację i butikowy hotel Port Sołacz. Restauracja będzie oferowała dania kuchni europejskiej. Jak twierdzi MTP, będzie to idealne miejsce na kawę ze znajomymi, obiad z rodziną, romantyczną kolację, biznesowy lunch czy przyjęcia okolicznościowe. Budynek musi przejść jeszcze remont. Jak informuje zarząd grupy MTP, restauracja najprawdopodobniej zostanie otwarta jesienią lub pod koniec tego roku. W pierwszym tygodniu sierpnia hotel Lemon Resort Spa w Grudku nad Dunajcem oddał do użytku nowe pływające apartamenty. Do nowych apartamentów wchodzi się bezpośrednio ze specjalnego pomostu. Pokoje mają powierzchnię 30 m2, a każdy z nich ma również taras. Każdy z apartamentów oferuje widok bezpośrednio na wodę jeziora Rożnowskiego. Nowa inwestycja obejmuje 20 apartamentów na wodzie, które już są w ofercie obiektu. W Dąbrowie Górniczej został uruchomiony lokal Mr. Hamburger. Restauracja otworzyła się w miejscu, gdzie kiedyś mieścił się McDonald's. Jest to już drugi lokal tej marki w Dąbrowie Górniczej. Sieć to polska firma, która działa od 1990 roku w Chorzowie. Najnowszy lokal działa przy ulicy Piłsudskiego, a nowością jest to, że posiada okienko drive-thru. Lasy Państwowe chcą tworzyć, a w zasadzie już tworzą, sieć sklepów, restauracji i hoteli. Działa już sklep pod nazwą Dobre z Lasu. Restauracja szuka lokalizacji, a istniejący hotel za chwilę zmieni swój szyld. Sklepy będą oferowały nie tylko dziczyznę, ale także przetwory z owoców leśnych, herbaty, soki czy miody. Plany rozwoju idą znacznie dalej i Lasy Państwowe chcą pod tym szyldem Dobre z Lasu uruchomić restauracje i hotele. Pierwsza restauracja już nawet była otwarta w Wilanowie, ale nie wytrzymała okresu pandemii i została zamknięta. Dyrekcja Lasów Państwowych wraca jednak do pomysłu i szuka teraz dla niej nowej lokalizacji. Hotel Dobre z Lasu powstanie dość szybko i nie będzie to nowa inwestycja, ale może być jedynie zmianą szyldu na budynku. Nową nazwę ma przejąć hotel Leśnik w Solcu Kujawskim. Zobaczmy teraz, jak kształtują się ceny noclegów w warszawskich hotelach. Zapraszam więc na analizę przygotowaną przez Krzysztofa Głąbińskiego. Cześć, witajcie w Horeca TV. Wraz z House My Rate kontynuujemy naszą podróż poprzez miasta polskie, analizując ceny ich hoteli. Zobaczmy, jak wygląda ranking cen hoteli w Warszawie. Witajcie, zapoznajcie się z widokiem, który tutaj jest przed nami. Patrzymy na datę 17 sierpnia. Mamy ranking hoteli od najdroższego, którym jest Hilton Warszawa. Cena wynosi około 480 zł, następnie jest Radisson Collection Hotel Warsaw z ceną niewiele około 460 zł i tak dalej. Najtańszy hotel, który analizujemy na numerze 15, to jest Ibis Budget Warszawa Centrum z ceną około 150 zł. Tak więc widzicie, że ceny kształtują się w przedziale 150 do niecałe 500 zł. To jest stan na dzień 17 sierpnia. Zobaczmy, jak ten ranking będzie się zmieniał w datach. Odpalamy maszynę i widzimy, że już 18 Radisson Collection wychodzi na prowadzenie, Hilton spada na drugą pozycję. Hotel Łazienkowski w jakiś sposób zajmuje czwarte miejsce z ceną powyżej 380 zł, prześcigując Mercure, Warszawa Grand i Warszawa Centrum. Natomiast następnego 20 dnia opada mu cena. Hilton wychodzi na prowadzenie, Radisson Collection jest w tyle. 22 sierpnia Hilton Warszawa już ma cenę powyżej 500 zł i odsadza konkurencję. Westin przez moment był na miejscu drugim, znowu Radisson wyprzedza go. 4 sierpnia sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy Hilton, Radisson, Westin, od dołu Ibis Budget Centrum Warszawa, Ibis Stars Warszawa Centrum, chociaż Ibis Stars powyższył właśnie cenę 26 sierpnia. 27 ceny drastycznie spadają, prawdopodobnie jest to dzień poprzedni. Radisson Collection Warsaw jest na miejscu pierwszym, potem jest Hilton Warszawa. Ibis Stare Miasto wyprzedza Ibis Stars Warszawa City, ale jest to gdzieś tam w końcówce naszej listy. Hotel Łazienkowski niespodziewanie wychodzi na czwartą pozycję, ale ona się zmienia 30 sierpnia, ponieważ Radisson Collection, Hilton i Westin wychodzą na prowadzenie. Mercury, Warszawa Centrum i Warszawa Grand są na kolejnych pozycjach. Leonardo jest na szóstej pozycji 31 sierpnia. Tak wygląda ranking cen w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dla Horeca TV Krzysiek Głąbiński. Hiszpania i Portugalia z ograniczeniami dla osób niezaszczepionych. Nie skorzystają oni z lokali gastronomicznych i wielu innych usług czy atrakcji.
Hiszpania. Lokalne radio poinformowało, że coraz więcej właścicieli restauracji oraz kawiarni wprowadza zasady umożliwiające oddzielenie od siebie gości zaszczepionych z paszportem covidowym oraz tych niezaszczepionych. W wielu miejscach wygląda to tak, że zaszczepione osoby mogą korzystać z restauracji w środku, a pozostałe mają do dyspozycji tylko miejsca w ogródkach. Portugalia natomiast. Środowiska medyczne oraz przedsiębiorcy apelują do rządzących, aby ci wprowadzili stosowanie selekcji na osoby zaszczepione i niezaszczepione. Informują jednocześnie, że przepisy, które obowiązują obecnie, są złe. Przypomnijmy, że dziś obowiązek przedstawiania paszportu covidowego jest jedynie w weekendy, co oczywiście jest nieskuteczne. Od 6 sierpnia Włochy wprowadziły obowiązek legitymowania się przepustką COVID-19 dla osób, które chcą wejść do restauracji, obiektu sportowego czy placówki kultury. Przepisy obowiązują także zagranicznych turystów, a za ich złamanie może grozić kara nawet w wysokości 1000 euro. Przepustka COVID-19, tak zwany Green Pass, o której mowa, to dokument, który wystawiany jest na podstawie zaświadczenia danej osoby o przyjęciu już pierwszej dawki szczepienia, przejściu choroby lub aktualnego negatywnego testu. Warto tutaj dodać, że tego typu decyzja została już we Włoszech zaskarżona do sądu. Od czasu uruchomienia programu Polski Bon Turystyczny właśnie minął rok. W tym czasie z przyznanych pieniędzy skorzystało wiele osób. Były to nie tylko rodziny, ale też przedsiębiorcy turystyczni, którzy mocno ucierpieli oczywiście wskutek lockdownów. Mimo wszystko pula dostępnych środków nadal jest wysoka. Polski Bon Turystyczny działa od 1 sierpnia 2020 roku. Jak informuje Polska Organizacja Turystyczna, w tej chwili wartość aktywowanych bonów wynosi 2 miliardy złotych, a do wykorzystania są kolejne 3 miliardy z dostępnych środków. Jeśli jesteśmy przy temacie turystyki, to zapraszam na informacje przygotowane przez Krzysztofa Kołacza. Linie Emirates wprowadzają nowość dla swoich pasażerów, którzy odbędą loty do Dubaju lub będą mieli przesiadkę dłuższą niż 6 godzin. Zarówno dla pasażerów indywidualnych, jak i grupowych, linie Emirates oferują darmowy bilet na cały dzień na Dubai Expo. Linie Air France wprowadzają w siatce zimowych połączeń nowe ciekawe kierunki, do których dołączą m.in. Rowaniemi, Sri Lanka czy Zanzibar. We Francji zostały wprowadzone rozszerzone certyfikaty covidowe, które będą wymagane w większości punktów gastronomicznych, kulturalnych, sportowych czy rozrywkowych, tak aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa w wersji Delta. Kolejne linie amerykańskie, United oraz Hawaiian Airlines, wprowadzają obowiązkowe szczepienia dla wszystkich swoich pracowników, aby jak najszybciej mogli wrócić do pełnej operacyjności. Wielka Brytania, pomimo wcześniejszych zapowiedzi, utrzymuje Polskę na tzw. bursztynowej liście, ale mam nadzieję, że niedługo dołączymy do listy państw na liście zielonej. Dla Horeca TV Krzysztof Kołacz, Conqueror Travel Club. KFC otworzyło tymczasowy hotel, a w zasadzie pokój hotelowy, który ma być akcją promocyjną marki i upamiętnieniem jej założyciela, pułkownika Harlanda Davida Sandersa. Wystrój obiektu nawiązuje oczywiście do tematyki menu restauracji KFC, a więc mówiąc wprost, związany jest z kurczakiem, który jest głównym składnikiem dań serwowanych w tej sieci restauracji. To już kolejna tego typu akcja marketingowa. Już kilka miesięcy temu informowaliśmy o podobnej ofercie, ale skierowanej do fanów serialu Przyjaciele. Pozostajemy w temacie marketingu, zobaczmy więc, jakie informacje przygotowała dla nas Ewa Słodczyk. Wakacje i wzmożony ruch turystyczny powodują, że mamy w hotelach wyższe obłożenie, więcej gości, a czasem więcej trudnych gości i sytuacji, gdy mimo pasji po prostu mniej lubimy naszą pracę. Chyba każdy z nas choć raz słyszał: po całym świecie jeżdżę, a tylko u Was. Pamiętajcie, że strony medalu są zawsze dwie. Z jednej strony my, zapracowani hotelarze, ze zdziesiątkowaną przez pandemię obsługą, a z drugiej strony często ci, którzy przez cały rok czekają na wakacje i przyjeżdżają do nas pełni oczekiwań. Są trenerzy, którzy potrafią nauczyć Wasze zespoły, w jaki sposób przyjmować ewentualne reklamacje oraz negatywne opinie. Nie brakuje w tym temacie szkoleń i wartościowych treści w sieci. Jednym z nich jest fajny artykuł Maćka Strausa, który polecam. Osobiście jednak uważam, że podstawą do reagowania jest zwykła ludzka życzliwość i empatia. Ta w trakcie kilkunastu lat pracy w różnych miejscach jeszcze mnie nie zawiodła i jak dotąd stanowiła najlepszą podstawę do podjęcia dialogu z tymi mniej zadowolonymi gośćmi. Zachęcam, aby rozmawiać z gośćmi, pytać ich o doświadczenia w trakcie pobytu. Wówczas na bieżąco można wprowadzać pewne korekty i często dzięki takim działaniom udaje się nadrobić
niezbyt pozytywne, niezbyt korzystne pierwsze wrażenie. Jest sprawą oczywistą, że asertywność w naszym zawodzie jest niezwykle ważna i nie możemy pozwolić sobie wejść na głowę. Czasem jednak warto spojrzeć na hotel oczyma gości i czasem trzeba uderzyć się w pierś. Sposób reagowania na uwagi i reklamacje składane przez gości ma niebagatelne znaczenie dla budowania wartości naszej marki. Nawet z najtrudniejszych sytuacji można wyjść obronną ręką i zyskać kolejnych gości ambasadorów, a można robić to też tak. Tylko po co? Na pozostałe dni wakacji życzę nam wszystkim cierpliwości, cudownych gości i fantastycznych opinii w sieci. Przedstawiciele rządu poinformowali, że już za 80% wszystkich zarażeń w Polsce odpowiada wariant Delta. Ewentualne obostrzenia będą dotyczyły tych samych branż, czyli m.in. gastronomii, hotelarstwa i przemysłu spotkań i wydarzeń. Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał informację, że pod koniec sierpnia i we wrześniu musimy liczyć się ze wzrostem zachorowań na poziomie 1000 osób i więcej. Jeśli faktycznie osiągniemy ten pułap, mogą być od razu nałożone obostrzenia regionalne, czyli dotyczące obszarów, w których jest najmniejszy odsetek osób zaszczepionych. Rynek Horeca był wart blisko 23 miliardy złotych w 2020 roku, notując jednocześnie spadek blisko 31%. I jeszcze w 2019 roku rynek wart był blisko 33 miliardy po 6,5% wzroście względem roku poprzedniego. Był to pierwszy spadek wartości tego rynku od kilkunastu lat. A co będzie dalej? Powyższe dane przedstawia najnowszy raport firmy PMR, Rynek Horeca w Polsce 2021, analiza rynku i prognoza rozwoju na lata 2021-2026. Ich otwarcie placówek gastronomicznych respondenci witają z entuzjazmem, to realna odbudowa rynku Horeca według prognoz PMR-u nastąpi dopiero w pierwszym pełnym roku względnej normalności i rozpocznie się w 2020 roku, a wartość rynku do poziomu sprzed pandemii zbliży się dopiero rok później. Zapraszam teraz na materiał dotyczący pracowników gastronomii, który przygotował dla Was Krzysztof Kaliciński. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiejszy komentarz z auta, tak wyszło. Dzisiaj chciałbym zachęcić do następującej refleksji w temacie ciągle aktualnym, który będzie ciągle aktualny, czyli pracownicy dla gastronomii, rekrutacja. Przez ostatnie półtora roku stało się coś, co nie stałoby się, czy wielu z nas nie zdecydowałoby się na to w normalnych warunkach, a mianowicie zatrzymać się. Zostaliśmy zamknięci w domu, zostaliśmy zatrzymani właśnie. Mieliśmy szansę na refleksję i ona się pojawiła. Pojawiła się i dzisiaj mamy z nią do czynienia w takiej postaci, że pracownicy, kandydaci do pracy mają przestawione wartości, mają je zrewidowane i wartością, która wysuwa się na prowadzenie, na numer jeden, to jest poczucie bezpieczeństwa. Zachęcam do tej refleksji, żeby menadżerowie, szefowie, właściciele firm gastronomicznych zwrócili na to uwagę, że na dalszy plan odsunęły się potrzeba robienia kariery, potrzeba stanowisk i inne tego typu bardziej materialne. A bardziej to poczucie bezpieczeństwa, czyli stabilizacji, przejawia się to w mniejszej skłonności do pracy w weekendy, większej potrzebie umowy o pracę. Nawet studenci, którzy dzięki temu zarabiają mniej, jednak chcą tą umowę o pracę. I inne kwestie, które mówią o tym, że pracownicy potrzebują tego bezpieczeństwa. To widać już w ogłoszeniach rekrutacyjnych większych firm, które już to sobie przepracowały i już to wiedzą. I widać również w oczekiwaniach tych kandydatów, którzy przychodzą. Zachęcam do tej refleksji, ponieważ uważam, że rekrutowanie po staremu, według zasad i oczekiwań i potrzeb takie, jakie były przed tym trudnym okresem, troszeczkę już są nieadekwatne i warto zwrócić na to uwagę, czego potrzebują w tej chwili pracownicy, kandydaci, którzy przychodzą do nas w sprawie pracy. Zachęcam, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Pozostajemy w temacie pracowników gastronomii. Przed nami Rafał Pasenik. Kończy się powoli sezon i to jest moment, kiedy liderzy powinni zadbać o swoich pracowników, podziękować im za dotychczasową pracę, ale też przygotować grunt na to, żeby chcieli pracować w kolejnym sezonie za rok. Dlatego proponuję do kilku tematów. Pierwsza rzecz to zorganizujcie imprezę pożegnalną.
już zaplanujcie ją dzisiaj, kiedy ona się odbędzie, gdzie się odbędzie, jakie będą atrakcje zorganizowane, właśnie po to, żeby poinformować swoich pracowników, że specjalnie coś dla nich przygotowujemy. Przygotujcie podziękowania dla pracowników wyróżniających się, ci co mieli dobrą sprzedaż, bardzo dobre opinie wśród gości, ci na których zawsze mogliście polegać. Na pewno zrobicie świetne wrażenie na swoich pracownikach, jeśli wyślecie im życzenia na święta, jeszcze większe, jak złożycie im życzenia urodzinowe. Oczywiście kolejna rzecz to przypomnienie w okolicach marca, już wtedy wyślijcie do nich informacje, konstruujemy nasz zespół na nowy sezon, bo dzięki temu wasz pracownik, który dzisiaj kończy pracę, już wtedy w marcu będzie myślał o was. Dlatego zachęcam, zróbcie to już teraz, przeprowadźcie to wszystko krok po kroku. Oczywiście pamiętajcie o najważniejszej rzeczy, traktujcie swoich pracowników tak, jak chcielibyście, żeby oni traktowali waszych gości. Prosto z Gdańska dla Horeca Business Club, Rafał Pasenik, HR System. I na koniec informacje ze świata sommelierów przedstawi Tomasz Kolecki. Dzień dobry, Tomasz Kolecki. Czas na aktualność. Za nami 8. edycja konkursu polskich win w Jaśle. Wyniki znajdziecie na stronie konkursu i na fanpage'u na Facebooku. Tu wam załączam mapkę nagrodzonych winnic. Zapraszam, zapoznajcie się. Jest dużo niespodzianek, dużo nowości, także na pewno warto. Wakacje trzeba zakończyć z przytupem. Zatem w ostatnią niedzielę zapraszam was do Gdańska, do hotelu Mercure Stare Miasto, gdzie odbędzie się Tri City Wine Fest. Seria seminariów, degustacji, warsztatów. Będzie co oglądać, będzie co spróbować, będzie czego posłuchać. Także jeżeli będziecie w tych okolicach, to na pewno będzie dobrze spędzony czas. Także w ostatni weekend sierpnia, lecz tym razem w Jaśle, czyli na drugim końcu Polski, kolejna edycja Międzynarodowych Dni Wina. Panele, seminaria, szkolenia, a przede wszystkim możliwość spotkania z kilkudziesięcioma winiarzami z całej Polski, którzy będą się wystawiali na jasielskim rynku. Jak tam dotrzeć? Oczywiście własnym transportem, ale też można jedynym chyba na świecie istniejącym pociągiem do wina, który rusza z Krakowa i pędzi prosto do Jasła na to święto, także niezła zabawa, spróbujcie. A teraz czas na krótką poradę. 18 sierpnia to Światowy Dzień Pinot Noir, mojej ulubionej odmiany winorośli czerwonej, ale także piękny sygnał, że weszliśmy w okres polecia i jesteśmy w sezonie na różne rodzaje grzybów. Pinot Noir, Chardonnay, z chłodnych i umiarkowanych regionów, z Chablis na czele, Rieslingi w lekkich wykonaniach, tak jak, nie wiem, reńskie, wytrawne, czy z Cedrini Clair, czy z Austrii. Aż się proszę, żeby pojawiły się w towarzystwie sezonowych menu, w których grzyby rządzą. Także pamiętajcie o nich, bo Pinot Noir i borowik, albo boczniak, i kurka, i Chablis, to naprawdę coś, co gości na pewno ucieszy, a być może nawet na to liczą. Specjalnie dla Horeca Business TV, Tomasz Kolecki, wykonsultant.pl. To już wszystko na dziś. Więcej informacji znajdziecie na naszym portalu Horeca Business Club, grupach dyskusyjnych oraz LinkedInie. Jeśli podobają się wam treści, które przygotowujemy w programie, naciśnijcie proszę subskrypcję na naszym kanale YouTube i zaproście znajomych z branży do obserwowania naszego programu. Do zobaczenia.